Ester i Jerry Hicks Potęga Twoich Emocji. Czyta Jarosław Jarko Kosela. Przykład szósty. Mąż poucza mnie jak mam prowadzić samochód. Przykład. Jestem dobrym kierowcą. Nigdy nie spowodowałam wypadku, a sporo prowadzę. Nie mam najlepszego zmysłu orientacji i nie jestem najlepsza w czytaniu mapy, lecz kiedy już raz gdzieś dotarłam samochodem, zazwyczaj pamiętam drogę do tego miejsca. Mój mąż i ja wiele czasu spędzamy podróżując razem samochodem i mąż woli, kiedy ja prowadzę, ale jednocześnie chce podejmować wszystkie decyzje dotyczące prowadzenia. Nieustannie sugeruje mi, że powinnam zmienić pas ruchu lub wyprzedzić tę gigantyczną ciężarówkę. Chcę nawet decydować o tym, jak mam sterować samochodem na parkingach. W trakcie jazdy samochodem można podejmować tyle odmiennych wyborów, z których większość doprowadziłaby do niemalże identycznych rezultatów, że po prostu nie pojmuję, dlaczego o wiele lepszy ma być wybór jazdy tą drogą, aby wydostać się z parkingu, zamiast tamtą drogą. Ponadto, czasami, chociaż podejście męża może być nieco dogodniejsze, mam wrażenie, że umysł podejmujący decyzję nie jest umysłem połączonym z ciałem, które prowadzi samochód, i z tego powodu regularnie odczuwam dyskomfort, kiedy moje naturalne odruchy są bezustannie ignorowane na skutek jego instynktownych zachowań. Naprawdę uważam, że skoro chcę prowadzić samochód, to on powinien usiąść za kierownicą. A kiedy ja prowadzę, to on powinien pozwolić mi prowadzić. I że musi istnieć jakiś zadowalający obie strony kompromis, w którym on od czasu do czasu proponuje pomocną wskazówkę, nie lekceważąc przy tym wszystkich moich naturalnych odruchów. Mąż nieustannie dręczy mnie nawet wtedy, gdy cofam samochód, wyjeżdżając z miejsca parkingowego. Zastanawiając się przy tym, czy mój naturalny wybór oparty o moją percepcję położenia samochodu, pokryje się z jego propozycją. Nie jest miło prowadzić samochód w takich warunkach i prawdopodobnie nie jest to też bezpieczne. Sama siebie przyłapuję na tym, że waham się jak osoba obłąkana, zamiast postępować zgodnie z decyzją, którą podjęłam. Istotne jest podkreślenie faktu, iż doświadczenia będące Twoim udziałem opierają się na zjawisku współtworzenia. Innymi słowy, nie jest tak, że to Twój mąż Ci to robi, lecz raczej oboje stworzyliście taki scenariusz zachowań. Być może scenariusz taki powstał w trakcie incydentu podczas którego naprawdę nie potrafiłaś podjąć decyzji co do drogi, którą należało jechać, a twój partner miał być może przed oczami jasny obraz najlepszego z możliwych rozwiązań. Częstokroć sugestia oferowana z odmiennego punktu widzenia może być bardzo pomocna. Jednakże w powyższym przykładzie ty odczuwasz tak wiele poruszenia, spowodowanego nieustannymi sugestiami męża, że wytrąca cię to z harmonii względem siebie. W warunkach takiej dysharmonii działaniu twojemu towarzyszy wahanie, które uruchamia w twoim partnerze jeszcze silniejszą potrzebę udzielania ci wskazówek. A zatem ma tutaj miejsce niewygodny cykl polegający na wytrącaniu cię z własnej harmonii, co powoduje, że prowadzisz mniej sprawnie i z mniejszym skupieniem. Twój mąż z kolei chce ci pomóc, co jeszcze bardziej wytrąca cię z harmonii, w efekcie czego prowadzisz mniej sprawnie i z mniejszą dozą koncentracji, na co on reaguje pragnieniem niesienia ci pomocy. Oboje nie tylko rozwinęliście wzorce nawyków podejmowania działań i wypowiadania słów, lecz również generowania myśli i odczuć w odniesieniu do danej sytuacji. Będąc w punkcie irytacji i frustracji, nie możesz znaleźć żadnego rozwiązania tej sytuacji. Twoje umiejętności prowadzenia samochodu nie mogą ulec poprawie. A zresztą zauważyliśmy, że nie widzisz powodu, dla którego miałabyś ulepszyć swoją technikę prowadzenia samochodu, gdyż nie uważasz, że to ona stanowi źródło problemu. Jednakże nie dysponujesz również sposobem na wywołanie innego zachowania u męża. Oznacza to zatem, że nic nie może ulec zmianie bez zmiany twojego nastawienia do tej sytuacji. Wiele ludzi obserwujących powyższy scenariusz mogłoby zasugerować, aby jemu pozwolić prowadzić, lub abyście podróżowali osobnymi samochodami, lub aby powiedzieć mężowi, żeby się nie wtrącał i zachował dla siebie swoje pomysły. Z drugiej jednak strony, sama przyznajesz, że bywają sytuacje, w których jego sugestie okazują się bardzo pomocne. Nie jest możliwe zaaranżowanie lub ustawowe wprowadzenie wzorców zachowania, nie komplikując tym samym jeszcze bardziej całej sytuacji. Innymi słowy, jeśli powiedziałabyś mu, że nie życzysz sobie, aby ingerował w ten sposób prowadzenia samochodu, poprzez udzielanie ci wskazówek, pozbawiłabyś siebie samą kolejnego punktu widzenia, który często uważasz za niezwykle cenny. Nie jest możliwe, aby zakomunikować komukolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, rzecz następującą. Chcę, abyś zawsze robił tak, lub abyś zawsze postępował tak a tak. Aby uprościć wspólne życie, często wydaje ci się, że takiego rozwiązania właśnie pragniesz, ale w rzeczywistości nie byłoby ono praktyczne. To, czego naprawdę pragniesz, to zestrojenie się ze swoją szerszą perspektywą w taki sposób, abyś mogła odnieść korzyść z szerszego punktu widzenia, który ona oferuje. To, czego naprawdę pragniesz, to tak idealne dostrojenie do pełni środków Twojej istoty, że celować będziesz we wszystkich działaniach, które podejmiesz. Obiecujemy Ci, że kiedy osiągniesz harmonię ze swoją szerszą perspektywą, Działasz wtedy z miejsca zręczności, jasności i precyzji. Twoje instynkty są wtedy wyostrzone i wyraźne, a podejmowane decyzje słuszne. I chociaż twój mąż może wciąż przejawiać chęć droczenia się z tobą w kwestii podejmowania najbardziej optymalnych wyborów w trakcie jazdy samochodem, nie oferowałby on tobie swoich sugestii z powodu powątpiewania w twoją zdolność, lecz zamiast tego w swoje pragnienie produktywnej zabawy i współtworzenia. Nie masz możliwości wywołania zmian u partnera. Nie możesz również w wystarczającym stopniu zmienić swoje zachowanie, aby załagodzić tę sytuację. Ale możesz osiągnąć harmonię z twoją istotą wewnętrzną. A kiedy ci się to uda, wszystko inne ulegnie poprawie. Reasumując, twoje zadanie polega na tym samym. Sformułuj swoje twierdzenia, wychodząc z miejsca, w którym się znajdujesz, i podejmij wysiłek w celu odnalezienia poprawiających samopoczucie i płynących z prądem myśli na ten temat, które harmonizują z tym, kim naprawdę jesteś. Niektórzy kierują do nas następujące słowa. Ależ Abrahamie, mówiąc oględnie, to jest co najmniej irytujące, że każda sugestia, którą oferujecie, dotyczy tego, co ja mam zrobić. Nigdy nie sugerujecie, aby to inni ludzie obecni w moim życiu dokonali zmian. Nie wydaje mi się to fair, abym to ja zawsze musiał być osobą, która podejmuje wysiłki lub dokonuje zmian. Z naszej strony rozumiemy powody, dla których może drażnić Cię fakt, iż nasze sugestie są zawsze skierowane do Ciebie i dotyczą wyborów podejmowanych przez Ciebie. Jednak dysponujesz możliwością dokonania wyboru, by spoglądać na tę sytuację w sposób przeciwny do nurtu strumienia lub w sposób zgodny z jego nurtem. To ja muszę się zmieniać i dostosowywać, pod prąd to ja dzierżę w ręku moc wpływania na moje życie. Z prądem. Kiedy uważasz, że to inni powinni zrobić coś inaczej niż robią to obecnie, aby uczynić twoje życie lepszym, w rzeczy samej utrzymujesz siebie samego w miejscu niemocy, ponieważ nie jesteś w stanie kontrolować działań innych. Zatem tego typu myśli zawsze będą myślami pod prąd. Jednakże kiedy zrozumiesz, że potrafisz kontrolować swoje samopoczucie, ponieważ to ty sam dokonujesz wyboru rodzaju myśli, jakie snujesz, oraz że przy odrobinie praktyki uda ci się zestroić z tym kim naprawdę jesteś w każdej kwestii, wtedy nie tylko zyskasz całkowitą kontrolę nad swoim samopoczuciem, ale twoje życie rozkwitnie również w zachwycający sposób. Tego typu myśli są myślami z prądem. Jeśli podejmujesz próbę dojścia do tego, dlaczego twój mąż zachowuje się tak, jak się zachowuje, czy miał on jakieś przykre doświadczenia z innymi kierowcami w przeszłości? Czy czuje się znudzony, gdy nie jest zaangażowany w prowadzenie? Czy cierpi na obsesję kontrolowania innych? Czy ja naprawdę jestem tak kiepskim kierowcą, że wywołuję w nim taką reakcję? to doprowadzasz samą siebie do szaleństwa. Sprawy przybiorą wtedy jeszcze gorszy obrót. Nie musisz wcale rozumieć czynników, które mogły przyczynić się do zaistnienia takiej sytuacji, ale musisz tu i teraz zaprzestać wysyłania z siebie wibracji, które idealnie do niej pasują. Obserwacja tego, co istnieje, jeszcze bardziej to utrwala. Podejmowanie prób zrozumienia, jak do tego doszło, również tylko to utrwala. Podejmowanie działań w atmosferze negatywnych odczuć również tylko je utrwala. Lepsza sytuacja pojawi się dopiero wtedy, kiedy uda Ci się poprawić swoje samopoczucie. Zatem rozpocznij od punktu, w którym się znajdujesz, i sięgnij po wzbudzające w Tobie lepsze uczucia. I płynące z prądem myśli. Zauważ stopniową poprawę w momencie wypowiadania zdania, a następnie spróbuj, by następne powodowało jeszcze lepsze samopoczucie. Nie podoba mi się sposób, w jaki mój mąż próbuje sterować każdym moim ruchem, kiedy prowadzę samochód. Skoro jest taki pewny siebie, że najlepiej zna się na wszystkim, to on powinien prowadzić samochód. Czasami rzeczywiście podsuwa mi pomocną wskazówkę. Ponieważ nie musi obserwować, dokąd jadę, może się rozglądać dookoła w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań. Dwie głowy są częstokroć lepsze niż jedna. Nigdy nie jest niemiły, kiedy popełniam błąd w trakcie prowadzenia samochodu. On wcale nie próbuje wywołać we mnie złego samopoczucia jego wskazówki wypływają z jego dobrych intencji kiedy działamy razem stanowimy tandem działający w niezwykłej harmonii miło jest mieć partnera przejawiającego zainteresowanie mam prawdziwe wrażenie wspólnoty jestem mu wdzięczna za jego zainteresowanie jestem mu wdzięczna za pomoc jaką mi okazuje jestem Dobrym kierowcą. Jestem dobrym kierowcą i mam dobrego asystenta. Razem stanowimy świetny zespół.